Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Ja mam na imię Jagoda i bardzo lubię haftować. Dziś zapraszam Was na wspólne haftowanie, a przygotowałam ptaszka z porzeczką, ponieważ tutaj już mam bardzo mało do końca, bo jest przekroczone chyba 60% i mam zamysł, plan, żeby w końcu tego ptaszka dokończyć. On był zaczęty chyba w lipcu, pod koniec lipca chciałam go wyhaftować na konkurs do samplerowni, ale niestety się nie udało. Nie wyrobiłam się, dlatego że haftowałam wzory na zegarki, przygotowywałam się do festynów, do rzynek. Jeszcze czeka mnie jeszcze jeden wyjazd, ale póki co zegarków, wzorów nie haftuję, ponieważ muszę sprzedać to, co zrobiłam. Jak sprzedam, to zobaczymy. Chyba że gdzieś wystawię, nie wiem, bo na OLX-ie też widziałam podobne zegarki po 250 zł. No, moja cena, a ta cena z OLX-a, gdzie jest jeszcze skąpszy wzór, to naprawdę byłam w szoku. Nie wiem, czy gdzieś je wystawię, czy co z nimi zrobię. Jeżeli ktoś jest chętny, to można napisać o taki zegareczek. Też myślę, żeby zrobić jakieś rozdanie, ale to dopiero po ostatnich dożynkach zrobię jakieś rozdanie na jeden zegarek. Jeszcze tak, zanim zacznę haftować, to pokażę Wam, bo zaczęłam troszkę bawić się w programie Pattern Maker. I zrobiłam swój taki jakby pierwszy wzór na wzorek do zegarka, bo gdzieś tam w komentarzach czytałam, że pisaliście, że no były próby zamówienia na VK, ale że są różne ceny. No ja też zapomniałam o tym powiedzieć. Faktycznie cena była inna niż doszło do zakupu, ale to też zależy, jaki jest kurs euro czy do dolara. Więc co, no, bobinkę zrobiłam, to dlaczego miałabym nie zrobić wzoru na zegarek? Zrobiłam taki z jarzębiną i zrobiłam, on tu jest, i zrobiłam taki z grzybkiem. Nie wiem, czy dobrze widać, bo usiadłam teraz. Dobrze widać. Ten zrobiłam z myślą o mojej koleżance, która mieszka bardzo blisko lasu i ona lubi bardzo zbierać grzyby. I jak jej pokazałam ten wzór, to powiedziała, no nie, no musisz to wyhaftować, musisz to zrobić. Więc mam takie dwa wzory. Jeżeli ktoś by był chętny, to można pisać prywatnie. Ja myślę o tym, żeby no, te wzory robić na sprzedaż, bo jednak trochę czasu zajmują. Ja kolory i tak dobieram po swojemu. Tutaj jest taki przykładowy, orientacyjny kolor, żeby te grzybki wyglądały jak prawdziwki. No i listki. Na początku miałam tylko 3 listki, ale było mi za pusto. Ja te wzory mam w XSD i w PDF. Jeżeli ktoś byłby chętny, to możecie się do mnie odezwać. Ja jeszcze nie wiem, ile za ile, więc to jest taki dopiero początek. Początek zabawy w programie. No na większe chyba się nie będę łasiła. Na większe wzory się łasić chyba nie będę, bo nie wiem, czy będę potrafiła. Chociaż też no chciałabym wyhaftować coś, co mi się podoba. No i to wtedy bym musiała to przerobić. A wracając do ptaszka, to zobaczcie, ile mam procent. Pokazuję, nie pokazuję. Kwiatek, uważaj. Ja muszę uważać, 62,59%. No i na razie miałam jeden dzień hafciarski we wrześniu, więc no muszę działać, bo urlop się kiedyś skończy. Tutaj mam jakiś kolorek do słoiczka zrobiony. No i tutaj dużo nie zostało, naprawdę. Co został sam ptaszek. Tutaj jeszcze pół krzyżyki gdzieś po bokach. No i można działać. No dobra, nie wiem, przybliżę chyba trochę i będziemy haftować. Kwiatka zabrałam, żeby mi nie przeszkadzał.
Jeszcze kilka słów do tego mojego ptaszka. To jest zestaw z MP Studia. Ja już obiecałam ten zestaw komuś, po prostu się zamienię. Także dobry pomysł. Będę miała drugiego ptaszka do kolekcji z czerwoną porzeczką i zamienimy się po prostu, jak wyhaftujemy. No ja pewnie wyhaftuję szybciej, bo już mam bliżej końca. Haftuję na hardangerze, mimo że kiedyś mówiłam, że to jest AIDA. Nie wiem w ogóle, jak to się stało, że ja tak ucięłam. No, byłam w szoku dosłownie. Przekonany człowiek, że haftuję na AIDzie, mimo że się czuje, że to nie to, bo dziwnie się haftuje. No, ale dobra. Już mam ten hardanger. Co prawda, miałam inny plan na ten kawałek, który kupiłam, ale on już jest pocięty, więc no, nie będę mogła wyhaftować tego, co tam kiedyś sobie zaplanowałam. No i nici są z zestawu. Ja te wsadze ustawiłam tak, żeby mi numerki pasowały do tego, co mam w sadze, więc tutaj mam wszystko tak ładnie ustawione i to zapisałam. Nic tutaj nie mazałam, nie kreśliłam. Udało mi się to zrobić. Jest taka opcja. Zresztą o jakimś jednym z filmów wam pokazywałam, jak zmienić numery z organizera tak, żeby z sagą to współgrało, żeby nie trzeba było szukać albo mazać. I co? I poopowiadam wam może trochę o dożynkach, bo ten ostatni film to po prostu ja nic nie dopowiadałam, tylko wrzuciłam tak jak jest, tak jak się nagrało. Tylko się odnajdę. Gdzie ja jestem? Gdzieś tutaj jestem. Będę uderzać głową. No i słuchajcie, było tak gorąco. Ja jeszcze w tym stroju ludowym. Ponad 30 stopni. Pot normalnie leciał mi aż po nogach, po czole. Jeszcze miałam te warkocze takie ciężkie, grube. Było strasznie gorąco. Można było się ugotować. Momentami to aż robiło mi się dosłownie słabo i właściwie mało haftowałam, bo zabrałam tylko ten taki domek na kanwie plastikowej, mimo że tam malutko mi zostało, ja i tak tego nie dałam rady wyhaftować. Większość czasu siedziałam i wachlowałam się albo wachlarzem, albo takim dziecięcym wiatraczkiem. No, okropnie było. Jeszcze w tym namiocie, jak się siedziało, tylko jedną stronę. Dwie strony w sumie. Miałyśmy tył zasłonięty i jeden bok, ale to jak w piekarniku normalnie tam się siedziało. Jak wychodziłam tam się trochę przejść, no to było troszeczkę lepiej, ale naprawdę strasznie gorąco. Wymęczyłam się strasznie. Wróciłam z ogromnym bólem głowy do domu i taka słaba. No trochę było ciężko. Mimo, że się siedziało, bo nic takiego się nie robiło, no oprócz rozłożenia tego mojego pięknego namiotu. Tak, z namiotu jestem dumna. Cieszę się, że wybrałam kolor czerwony. Rzucało się w oczy. No i co się działo na tych dożynkach? Odwiedziła mnie moja Wicka. Pozdrawiam cię serdecznie. Wiem, że oglądasz moje filmy i ja nagrałam relacje na YouTube'a chyba też i na Instagramie i na Facebooku. I moja Wicka to właśnie przeczytała, zobaczyła, obejrzała i przyjechała, można by powiedzieć, specjalnie, żeby mnie poznać osobiście. Szukała właśnie czerwonego namiotu, bez problemu mnie znalazła. Serdecznie porozmawiałyśmy. Powiedziała, że no, trzyma za mnie kciuki, mocno mi kibicuje. Trochę też o hafcie porozmawiałyśmy. Pozadawała tam takie jakieś pytania, czy tam bym mogła doradzić. No, naprawdę się cieszę. Wiecie, to jest takie miłe, jak ktoś specjalnie przyjedzie, żeby się spotkać. Nawet nie sądziłam, że ta moja kochana Wicka tak blisko mieszka, bo to, no, można rzec, że bardzo blisko. I to jest tak całkiem inaczej, jak się widzi nick, po nicku czyta się te komentarze, a inaczej, jak tą osobę się spotka tak w rzeczywistości, tak naprawdę, i tak się z nią porozmawia, to jest całkiem inaczej. Naprawdę było mi bardzo, bardzo miło. Dziękuję za odwiedziny.
Mimo, że prawie nic nie sprzedałam, a jeszcze zdarzył się wypadek i zbiłam, jeden obraz mi spadł i się stłukł na pył, dosłownie. Szkła było pełno, jeszcze sobie pocięłam palce, jak tu zbierałam. Zawiało gdzieś z jednej strony, ja ten stojak miałam tak poza jakby namiotem, nie schowałam do środka i poleciał obraz i się wszystko rozsypało. Akurat te miśki takie, które się wielu osobom podobały. No przykro, przykro. Byłam z Anią, mogliście zobaczyć w filmie, w tym stricte dożynkowym. Ania tam miała rzeczy na szydełku robione i też pokazywała, jak robić na szydełku. Miałyśmy taką kartkę, że kurs szydełkowania i haftu krzyżykowego. U Ani było więcej chętnych, no ja miałam tylko jedną dziewczynkę chętną do nauki, ale lepszy rydz niż nic. Także była ta jedna dziewczynka, trochę pohaftowałyśmy. Też to jest wszystko pokazane w tym filmie poprzednim. Podchodziły też panie z kół gospodyń wiejskich i pytały, czy organizuję jakieś warsztaty. Czy mam założoną firmę i czy mogę wystawiać faktury? No niestety nie mogę. Panie były bardzo zawiedzione, bo oglądały moje prace i mówiły, że teraz jest bardzo dużo pozakładanych i że byłoby duże zapotrzebowanie, żeby takie warsztaty przeprowadzić. Z tym, że no, trzeba by było wszystko kupić, tak, dla każdej osoby, tak jak to ostatnio. Maria z kanału Luna Maria Art przeprowadzała warsztaty, to też dla każdego tamborek, materiał, przygotowane nici. No i tam mnie panie namawiały, że no, że trzeba się odważyć, trzeba spróbować założyć działalność i działać, że i tak pani przecież jeździ i pokazuje się, że no to by było fajnie i na pewno bym miała sporo odzewu, żeby takie warsztaty prowadzić. No ale nie wiem. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Nie wiem w ogóle, jak to miałoby wyglądać. Tym bardziej, że pracuję na etat i no i tak już teraz mam mało czasu, bo ciągle tylko siedzę z haftami, a jakbym miała jeszcze gdzieś tą działalność założyć i jakieś jeździć gdzieś po wioskach i prowadzić warsztaty, to nie wiem, jakby to miało wyglądać. Zresztą, jeżeli bym w jakiejś wiosce gdzieś by się odbyły takie warsztaty, to nie wiem, czy tylko raz, bo mogłoby być, że tylko raz, no i wtedy by się też wyczerpało wszystko, tak? Jakby każda okoliczna wioska, gdzie jest koło gospodyń wiejskich, by miała przeprowadzone warsztaty z haftu, no to nie wiadomo, czy kolejny raz by chcieli coś takiego zrobić, a na kilka, że tak powiem, wyjazdów, no to nie opłaca się zakładać działalności. Ja te nitki będę zostawiała chyba tak gdzieś, nie będę ich kończyła, bo od tyłu mi jest niewygodnie. Więc nie wiem, napiszcie mi może w komentarzach, jakie wy macie z tym doświadczenie. Czy ktoś może z was ma działalność i jeździ gdzieś, prowadzi warsztaty, wystawia faktury? Byłabym bardzo ciekawa, jak to wygląda od kuchni, bo tak to o tym można sobie mówić. A jak to w rzeczywistości jest, to by się pewnie okazało. I nie wiem, czy bym się nie porwała z motyką na słońce. Dobra, następny jakiś kolorek. O, tutaj mamy blend. O, jeden blend mi został. No nie wiem, nie wiem. No byłaby to jakaś opcja i byłoby to ciekawe doświadczenie. Ale czy to by miało szansę w ogóle zaistnieć? Czy to by się sprawdziło, to nie wiem. No fajnie by było mieć coś swojego. Ja zawsze chciałam mieć swoją jakby działalność i nie pracować na etacie. Chociaż wiadomo, no z tego by się nie wyżyło. Chociaż jakbym się skupiła na robieniu wzorów na tych warsztatach, to może coś by się nazbierało, ale to wtedy musiałabym mieć więcej czasu wolnego. Ale co, fioletowy z zielonym?
Czekajcie, 21. Aż muszę to zobaczyć. No tak. Fioletowy z zielonym. No i tak. I tak mi to chodzi po głowie od wczoraj. I tak coś myślałam, żeby iść się gdzieś tam do urzędu dowiedzieć, tam gdzie się zakłada działalność gospodarczą. Ale no nie wiem, trochę się boję. Trochę się boję coś takiego. Nie wiem, czy to by wypaliło, a też nie chciałabym być stratna, gdzieś tam jakieś duże podatki płacić i no nie wiadomo, czy by mi się to zwróciło. Chociaż robię tych rzeczy sporo, tak? Bo jeszcze mam tą maszynę, hafciarkę. No na święta mogłabym jakieś bombki, wszystko, coś takie świąteczne rzeczy porobić. No i też pewnie pojadę może za dwa razy na jakieś kiermasze świąteczne. Zobaczymy. Na razie jeszcze jedne dożynki. Ja lubię takie wyjazdy, no ale nie tak jak wczoraj było taki upał. To wczoraj mi było naprawdę ciężko. Ja już miałam chwilę, że chciałabym jechać do domu, no ale byłam z kimś i no i jeszcze tam czekałam później na męża, bo dojechał z córką, żeby też się trochę pobawiła. Tam były hopsalnie i jakieś atrakcje dla dzieci. Fajne w ogóle były te dożynki. Dużo stoisk, takie z przytupem. Widać, że ludzie się przygotowali. Były piękne wieńce. Może trochę z tym nagłośnieniem było kiepsko, bo jak ja tak z tyłu stałam, to nic nie było słychać. Ale no naprawdę mi się bardzo podobała ta organizacja, ten pochód dożynkowy, te zespoły, chyba dwa zespoły takie ludowe, młodzi ludzie, bo przeważnie jak się zespoły ludowe, które śpiewają, to nam się kojarzą ze starszymi paniami i zazwyczaj tylko śpiewają, a tutaj tańczyli, gdzieś tam z końca Polski nawet przyjechali. A więc no super, można było pogadać. Ja im współczułam tych strojów, bo niektóre panie to miały czapki takie dosłownie wełniane na głowach. Były grubo ubrane, bo to kilka warstw, te gorsety. Ja miałam w sumie tylko spódnicę, koszulę, a mi było już w tym gorąco, a co dopiero tamtym dziewczynom i chłopakom. No, troszkę porozmawiałyśmy tam z dziewczynami, te były poprzebierane. Popatrzyłam, jak tańczą, może też wszystkiego się nie udało nagrać, bo no, też musiałam się wymieniać z koleżanką, żeby ktoś przy stoisku był, mimo wszystko. Fajnie było, tylko gorąco. Ale za tydzień już chyba tak gorąco nie będzie, nawet być może będzie padał deszcz. Dziś już jest chłodniej. Ja odprowadziłam córkę do przedszkola, chętnie poszła, już w piątek nie była, ale już dzisiaj poszła. Zawiozłam ją, wróciłam, no i tak mówię, ponagrywam. Mam pootwierane okna i trochę próbuję wyrównać temperaturę, żeby było tak fajnie jak na dworze. Na dworze jest tak fajnie chłodno już. No i ma ten tydzień być taki mokry, ma padać deszcz. Na razie jeszcze nie pada, na razie się zrobiło chłodniej. No i jest dosyć ciemno. Dosyć ciemno mi tutaj się haftuje. No i cały czas myślę o tej działalności, o tych warsztatach. No pojeździłabym w soboty na przykład takie warsztaty poprowadzić raz w tygodniu. Mimo, że to by było raz w tygodniu, to bym pewnie cały tydzień się szykowała na takie warsztaty. No, no i tam panie podkuszały, no, żeby się pani zastanowiła, że to fajna sprawa. No, pomyśleć można, ale się odważyć i skoczyć na głęboką wodę. No nie wiem, nie wiem. Nie wiem, na razie tak o tym nie myślę. No w sumie powiedziałam, że tak charytatywnie takie warsztaty ewentualnie, tylko my musieli kupić sobie wtedy materiał i nici we własnym zakresie, no bo ja już bym nie dała rady każdemu kupić za swoje, że tak powiem.
bo i tak bardzo dużo rzeczy idzie na haf. Ja nawet teraz, jak dzieci gdzieś tam na tych wyjazdach uczę, no to ja też kupiłam od siebie tamborki, jakiś kawałek materiału i ja to rozdaję, jak zaczną haftować i się spodoba i widzę, że idzie, no to wtedy daję taki tamborek i ten kawałek materiału i igłę. I to takie ucieszenie. Naprawdę? Mogę zabrać do domu? Mówię, tak, bierz. Pohaftujesz, pouczysz się, a później możesz sobie kupić to, co ci się będzie podobało. No. Więc takie tam moje przemyślenia. Fajnie, że była moja Wicka. Ludzie podchodzili, pytali. No niestety żadnego zegarka nie sprzedałam. Sprzedałam tylko taką poduszeczkę, którą robiłam na samplerownie z pszczołą i jeden medalion ze słonecznikiem. Także jak będę musiała zabrać obraz do szklarza, to wyjdzie mi na zero, bo będę musiała to szkło wstawić. Leży w samochodzie, nawet nie wyciągałam, bo tutaj bym musiała to szkło wybierać i wyrzucić, a na razie w bagażniku jeździ. I nie wiem, czy dać, czy po prostu wyciągnąć całkiem to szkło i zostawić bez szkła. Po prostu obraz bez szkła. Przerwa na kawusie. No, dzisiaj może jakiś taki dłuższy film się uda nagrać. Dobra, kawusia. Tym bardziej, że sporo się wydarzyło. Już tam nie chciałam w tym filmie dożynkowym tam jeszcze dopowiadać, żeby on był taki, można rzec, dla wszystkich, nie tylko dla tych, co haftują, ale pooglądać te zwyczaje dożynkowe. Później tam był jeszcze koncert, ale wiadomo, no ja nie zostałam tam do końca, chyba byłam o 18, się już zbierałam, mąż przyjechał, pomógł to poskładać, ten namiot, on dosyć ciężki, no i to dobrze, że to dwie osoby mogą w miarę szybko rozłożyć, złożyć, bo jak ja bym była sama, to mi by było naprawdę ciężko z tym namiotem. On sam w sobie, ten stelaż jest ciężki. A, no ale dobra, jakoś tam dało radę. O, czekaj, czekaj, ptaszek. Już mi się tu przesunęło. Trochę odsunę, bo będę ręką szturchać. No i teraz słyszę śmieciarkę. Ciemno mi tu, ja mało co widzę, ty. Tego hardangera drobnego. Jeszcze dwie nitki dałam. No ale i tak muszą być dwie, bo tutaj są blendy. No jest ciasno, ale dobra. Już jestem bliżej końca niż początku. No i to musi być mój wrześniowy finish. Musi, musi. Co prawda pozaczynałam inne rzeczy, zaczęłam robić na konkurs do samplerowni na domki tym razem wcześniej, żeby się wyrobić. Jedną chatkę z piernika już mam gotową i zaczęłam też taki domek bardziej przestrzenny, taki prawdziwy domek zawieszka, też świąteczny. Na razie zaczęłam haftować dach. Może nic nie widzę. Ale to pokażę w takim, bo mam zamiar też nagrać film taki ze wszystkimi haftami, które mam pozaczynane, żeby wam też przypomnieć, co ja mam. I zakupy, bo już przyszły ramy z arabeski. Mam jeszcze do odebrania paczkę z Merejki, z Nedle Art. I też się bardzo mocno zastanawiam, czy by nie zacząć tej jabłoni haftować z chatką, bo tak mi się podoba w takim klimacie moim, wiejskim. Mi się tak kojarzy z domem, bo u mnie u rodziców jest sad i tam też są takie jabłuszka piękne, taki domek, no to akurat mi się kojarzy. No ale kurczę, znowu następny i tak wiecie. No mam Lukasa. Lukas to czeka na chłodniejsze dni, ale tam też mam 50%, to tam nie jest aż tak źle. Mam zaczętą malowniczą wieś, ale do niej chyba nie wrócę, bo jakoś tak mi się przestała podobać.
I nie wiem, co z nią zrobię. Może kiedyś do niej wrócę, ale na razie będzie leżała i czekała. No, mam te ptaszki, ale myślę, że je zakończę. Mam sampler od All Forest jagodowy. Ale on też nie jest jakiś taki ogromny, więc tam nie będzie tragedii. Mam jeszcze sampler różany. On jest trochę zaniedbany, bo tam też mam chyba z 25%. O Haedzie to już nawet nie wspomnę. Tam to już w ogóle leży biedny i czeka. No i teraz koty trochę haftuje też. Koty. Mam jeszcze jakiś tam zestaw koralikowy zaczęty, taki na igły. No trochę tych prac pozaczynanych. No miałam haftować z Dinka jeszcze domek taki świąteczny. Takie, co są zawieszki chyba. Nie wiem, czy sześć, czy więcej ich jest? Chyba sześć. Nawet mam wyciągnięte, ale przypomniało mi się, nie, może nie przypomniało, ale przypadkiem, jak szukałam czegoś w szafie, to znalazłam właśnie ten domek taki przestrzenny, zestaw. No i chcę go zrobić, bo tam są i koraliki, i inne ściegi. I no, ciekawi mnie, jak to będzie, jak będzie całość zrobiona. Prawda, nie ma tam dokładnie pokazane, jak to zszywać, ale myślę, że dam radę. No, sporo filmów ostatnio się pojawia, ale to dlatego, że jest urlop, później już tak nie będzie. Może chyba, że nagram i po prostu będę robiła jakieś przerwy, że co 2 dni, no nie tak codziennie, jak było do tej pory, praktycznie codziennie. Żeby było czas na obejrzenie. No to właściwie tu wszystkie dziurki będę zatykać. No ale kurczę, już mi jest tak ciemno. Wy w miarę widzicie teraz, jak ja tak patrzę. Ale ja nie bardzo. I muszę tutaj głowę podtykać. Mam igłę z kulką. Zabrałam gdzieś chyba z samplera. Igła z kulką no murano. Też czytałam komentarze, żeby pokazać więcej w tym programie, ale musiałabym się jeszcze więcej podszkolić, bo ja no dopiero zaczęłam w sumie tak się bawić. Więc no na razie nie mam co więcej wam o nim opowiedzieć. Gdzieś jeszcze muszę nauczyć się, jak obrazy tam wrzucać i je przerabiać. No ale na razie póki co rysuję ręcznie sobie. Po prostu klikam każdy krzyżyk, tak jak wam pokazywałam na początku te wzory na zegarki. Po prostu klikam każdy krzyżyk i robię od początku wzór. Gdzieś tam podpatruję, jak wyglądała jarzębina mniej więcej i tak rysuję w tym obrębie. Mam tam backstitch narysowany. I rysuję tak, żeby pasowało. No i na pewno ten z grzybkami będę się starała zrobić, ale to już za jakiś czas. Teraz mi się nie chce, bo musiałabym zrobić kilka tych zegarków na tym materiale, żeby tak, bo później powycinam i będą dziury. No ale jak na razie nie ma zbytu, no to nie wiem. No chyba, że gdzieś wystawię na OLX-ie. Zobaczymy. W sumie to jeden sprzedałam, ale tak bardziej znajomej jeszcze, bo widziała przez internet, na Facebooku zobaczyła i też jeden wzięła z białym paskiem, niebieskie kwiaty. Nos mi się zatkał. Chwilę przerwę. Mam chyba jakąś alergię, bo zawsze rano mam katar. I tak jakoś jest. No to dzisiaj chyba pohaftuję tylko tego ptaszka. Jeszcze muszę wypatrzyć, czy ta ramka jest już dostępna na Coricamo, ten słoiczek. Kasia oprawiła swoje ptaszki już i ta ramka mi się bardzo podoba. Nie wiem, czy też takiej nie kupię.
Zakupów troszkę mam. No jeszcze czekam, aż przyjdzie do paczkomatu ta moja Merejka. Nie wiem, czy na ramę już jej nie założę, ale jeszcze będę musiała czekać na wzór na sagę, bo też warunkiem uzyskania wzoru na sagę jest posiadanie oryginalnego wzoru. Trzeba będzie poczekać, aż tam się ktoś zajmie i rozpracuje ten wzór. Chociaż pewnie dałabym radę sama to zrobić, ale to by mi zajęło wieki. Na jak na razie, jak się nie ma wprawy. Bo wiem mniej więcej jak. No i pomalutku do przodu, do przodu. Nawet jestem nie do końca rozpakowana po tych ostatnich dożynkach. Kurczę, no nie mogę się wybić, już jest tak ciasno. Jak już mam wypełniać takie pojedyncze gdzieś krzyżyki, to no ciasno jest na tym hardangerze. No i co? I używam jednej ręki zamiast dwóch. Ona mi jest niewygodnie po prostu. Siedzę wykrzywiona w łuk. Ale dawno nie było chyba filmu z wspólnym haftowaniem. Tak myślałam o kotach, ale na koty robię osobnego takiego vloga, że co jakiś czas tam nagrywam postępy i to wam dam jako vloga, a tutaj pohaftujemy. Być może jeszcze jak skończę haftować te elementy do domku, to może razem będziemy go, że tak powiem, łączyć elementy. Bo też bym chciała wiedzieć, jak to robić i obejrzeć gdzieś u kogoś. Wiem, że Magda robiła domek, ale ona robiła taki jako poduszeczkę, mięciutki, a mój ma usztywniane boki. Bo ma taką kanwę, taką plastikową, z grubymi oczkami. Więc no, musiałabym gdzieś szukać na innych kanałach. Czy ktoś takie domki robił? No tak, jeszcze ktoś tu będzie ciachał coś. Muszę okno zamknąć. Niby wolne, a zawsze ktoś coś musi przeszkadzać. A to tak się czeka, żeby coś ponagrywać w spokoju i ciszy. Ciekawe, czy ta jedna nitka mi wystarczy na. Powinna wystarczyć na wyhaftowanie tego całego obszaru. No, także się dzieje, dzieje. Mam dużo takich wątpliwości, takich. Nie wiem, co zrobić. Nie wiem w ogóle, co haftować. Teraz, jak mam to wolne, to kilka rzeczy naraz dosłownie robię. I muszę chociaż coś skończyć, żeby to jakoś ten urlop z takim pozytywnym akcentem zakończyć. Zamiast gdzieś wyjechać, gdzieś odpocząć, no to ja tylko siedzę i haftuję, no, bo jestem niepoważna. No ale właściwie nie mogę sama gdzieś wyjechać, no bo córkę trzeba dawać do przedszkola, mąż do pracy, robi nadgodziny. Więc o tyle dobrze, że zrobię obiad, coś tam ogarnę z grubsza. Przyjdzie rodzinka i znowu jest to samo. Takie syzyfowe prace. Coś się robi, żeby było na chwilę dobrze. No, ale może w przyszłym roku gdzieś tam się razem wybierzemy. Teraz tak wyszło, jak wyszło. Ale pogodę miałam świetną w ten pierwszy tydzień. Mogłam sobie na balkonie posiedzieć. Było dosyć. No, rano to tak fajnie było, bo tak z rana to ja nie mam takiego słońca na balkonie, ale później to już jest upał. My mieszkamy na parterze i mamy
właśnie ten taki budynek, że są z elementów takich grubych betonowych i od piwnicy jeszcze daje chłód, więc u nas do klatki, jak się wchodzi, to tak jakby klimatyzacja była. Więc jest o, nie wiem, 5-6 stopni mniej niż na dworze. No tylko teraz się nagrzało. Teraz mam w domu cieplej niż na dworze, bo to przez ten tydzień to się nagrzewało. No i miałam oklepy otwierane, ale już tu hałasują, więc zamknęłam. No ale ten tydzień ma być chłodniejszy. No i tylko tyle, co byłam na dożynkach i w poprzednim tygodniu to byłam też na dożynkach i tak leci. I tak to w domu. Zawieźć córkę, odebrać, zrobić obiad i tak mi leci. I trochę pohaftować. Ale chociaż nadrobię zaległości w hafcie. Chociaż ja mam bardzo dużo zaległości. I w sumie mam ciągle zaległości. Czy mam wolne, czy nie mam wolnego, to i tak mam zaległości. Oh. No. Nie wiem, co tu wam jeszcze powiedzieć. Już jakby mi się tematy kończą. Co tam jeszcze na tych dożynkach? Chyba nic takiego więcej się nie działo, oprócz tego, że mi spadł obraz. Ubolewałam bardzo, no ale cóż, bywa i tak. Jak się nie pomyśli zawczasu, a może było tą sytuację przewidzieć. Łyczka kawy, przerwa. Nie wiem, czy iść do tego urzędu się podpytać. Szczerze mówiąc, to tak się trochę boję, no bo to można być stratnym, jak się będzie opłacało składki. No z pracy i tak zrezygnować nie zrezygnuję, sama bynajmniej. Bo wiecie, jakby się noga powinęła, to chociaż praca będzie. No, można sobie pomarzyć, fajnie by było. Miałam trochę coś na hafciarce porobić, ale gdzieś tam mi się zacięła i na razie zostawiłam. Ale pewnie bliżej świąt będę męczyła się z tymi. No może nie męczyła się, tylko męczyła maszynę, żeby te wzory na bombki robić. No wybijaj się. Ciężko mi się wbija tutaj w tego hardangera. Nawet nie wiem, ile krzyżyków zrobiłam. Zaraz zobaczymy. Zaznaczę tylko to, co zrobione. Tak się przyzwyczaiłam do sagi, że teraz haftować z kartki to jest ciężko. Tu wam mogę pokazać część wzoru z kartki daszku do domku. I tu mazakiem muszę kolorować, bo nie mam wzoru na sagę. No i tak trochę dziwnie się haftuje z kartki, jak się człowiek przyzwyczai do dobrego. Niby mogłabym sobie to zrobić w programie, ale no nie chce mi się bawić, bo to więcej roboty niż. Już wolę to z kartki, to nie jest strasznie duże. No jakoś ponad 1000 znaczków będzie miało, bo to ściany z każdej strony są wyhaftowane, dach. Koraliki jeszcze. No, dobra, dokończę chyba ten kawałek. Za dużo to krzyżyków nie będzie zrobionych i pohaftuję już poza kamerą. No, oby dzisiaj jak najwięcej mi się udało. Chociaż i tak cały dzień nie będę haftowała tego projektu, bo jeszcze chcę właśnie ten dach domku dokończyć, koraliki poprzyszywać. Tak sobie zmieniam trochę ten, trochę ten.
Boże, nie wiem, czy mi się czubek głowy nie będzie nagrywał, ale to już trzeba pomyśleć, inaczej ustawiać albo patrzeć po prostu przez telefon i haftować. Tak niżej jeszcze ustawić. No i zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Jeśli będzie jakaś jedna chętna osoba, która chciałaby wypróbować wzór na zegarek, to też się może odezwać i po prostu pokazać, jak wyjdzie wyhaftowany, i wtedy taki wzór mogę udostępnić. Bo ja będę robiła te grzybki, ale jeszcze nie teraz. Więc mogę na początek zrobić coś takiego, że po prostu wzór w zamian za zdjęcie, jak będzie wyglądał wyhaftowany. Mogę tak zrobić dla jednej osoby, kto pierwszy, ten lepszy. Mówię o tym na końcu, zobaczymy, kto ogląda filmy do końca. Także jeden wzorek dla osoby, która chce wyhaftować i podzieli się zdjęciem gotowego haftu. Niekoniecznie może być już wmontowane w zegarek, ale chciałabym zobaczyć, jak wygląda gotowy haft. No, zaznaczamy. No, na pewno pobiłam rekord przez te 40 minut. 66! Wow! Jestem szybka. Struś pędzi wiatr normalnie. O, no i tutaj mam jakiś fajny kolor. Fioletowy. Oczy ptaszka będą. No i będę sobie powoli haftowała. Może włączę sobie jakiegoś seriala na Netflixie albo gdzieś tam. No dobra, no to na tą chwilę to wszystko. Pozakańczam te nitki od spodu, dopiję kawę. No i pohaftuję dalej. Ładny jest ten obrazek, bardzo mi się podoba. Taki w moim klimacie, dużo fioletowego. Na koniec zostawię backstitch i będę działać dalej. Filmu nie będę obrabiała, wrzucę go tak jak jest. Ewentualnie jeszcze zrobię zdjęcie jakieś ładne na miniaturkę. I no nie wiem, może wrzucę dziś, może wrzucę jutro, zobaczę. Mam sporo pomysłów na razie na filmy, więc więc mogę wrzucić w sumie. A ile mam procent jeszcze? 63,4. Na kotach mam 35,5. Różany sampler 25,8. Jagodowy 34,7. Haet 12,5 najmniej. Lukas 50%. No i tutaj mam te zawieszki, ale to może kiedy indziej. No i jeszcze dojdzie Merejka, którą bym bardzo chciała zacząć. No dobra, to się z Wami żegnam. Myślę, że w tym tygodniu kilka filmów będzie. Na pewno w niedzielę będzie relacja z Dożynek, na które pojadę w sobotę do Tychowa. Nie wiem, czy coś jeszcze będę szykowała. Może jakieś kawałki materiału potnę, żeby było na naukę haftu. Napiszcie mi jeszcze, co sądzicie o działalności gospodarczej, żeby prowadzić warsztaty i wystawiać faktury. O, tu mam jeszcze jakąś igłę. Ha! Znalazła się igła. Magnesik bardzo dobrze trzyma. On jest chyba najlepiej trzyma z tych wszystkich, które miałam wcześniej. Bo mam jeszcze pszczołę, mam inne, ale ten ptaszak ma taki naprawdę mocny magnes. On bardzo mocno trzyma. Dobrze, muszę kończyć. Trzymajcie się cieplutko. Pa!